Dobra, czas na kolejną prezentację. Wczoraj miałem... Tym jeździliśmy chyba, nie? 19. No, ale jest, na którą już nagrywałem, nie? To. No, także na kanale możecie sobie zobaczyć nagranie z przejazdu ze środka, jak pracuje silnik hybrydowy. Co dali z Urbino 12, czwartej generacji, wersja poliftowa. 11 sztuk na stanie KMR Rybnik. O tyle numery 19, 20 są ciekawe, że mają układ drzwi 220. Z rzeczy fajnych, takich na plus moim zdaniem, z punktu widzenia kierowcy, jest to, że żeby zrobić reset, nie trzeba otwierać całej klapy, nie trzeba mieć kwadrata. Widzicie, mamy chybelek, można sobie zresetować, także to jest na plus. Z zewnątrz właściwie niczym się specjalnie nie różni. Bardzo mi się podobają białe wyświetlacze, o czym już wielokrotnie wspominałem. Jeden jedyny autobus, jaki ma bursztynowy czy też pomarańczowy wyświetlacz, to jest 021, czyli trzecia generacja autobus używany. Znaczy drugi jest oczywiście 022, czyli przegub, który jest używany, ale on ma akurat wyświetlacze białe. Drzwi przednie uchylne, środkowe odskokowo przesuwne od wentury. Także widzicie, czegoś z tyłu brakuje, nie? Nie ma drzwi. Gdzie te drzwi zginęły? No idziemy do środka poszukać, zobaczymy, co jest w środku. Także zaczniemy sobie od obejścia środka. Później wylądujemy za kierownicą. Tapicerka, a właściwie wykończenie. Wykładzina bardzo ładna. Inna niż powiedzmy w Rzeszowie. Pierwsze, co się rzuca w oczy, widzicie? Nie ma wiatrołapu. Bardzo łatwiej wsiąść. Rzeźnia też fajna. Przede wszystkim mamy gniazdo USB typu C i USB. Fotele można sobie usiąść, także zawsze to dodatkowe dwa miejsca. Miejsc siedzących 37, także dość sporo. Miejsc stojących mamy wtedy 50. Jeżeli będzie tutaj wózek, wtedy miejsc stojących mamy 44. Idziemy do tyłu. No więc, widzicie? Brakuje czegoś. Do tej pory spotykałem się w autobusach, że jeżeli nie było tylnych drzwi, czyli układ 220, fotele tutaj, nawet jeździłem przedwczoraj w Rybniku właśnie autobusem, miał tutaj trzy fotele bokiem. Tu jest fajnie dużo foteli, tylko co jest? Widzicie? O! To jest takie trochę na minus, pasy bezpieczeństwa w autobusie. Ale jest autobus wykorzystywany do komunikacji miejskiej, a przeznaczony właściwie do komunikacji podmiejskiej. Autobus hybrydowy. No jeździłem w Oświęcimiu, troszeczkę inaczej ten silnik pracował. Tutaj jest cichutko, ale to na nagraniu możecie zobaczyć. Link jest w opisie, więc możecie sobie od razu kliknąć i obejrzeć. Gorąco polecam. Kasowniki. Tutaj akurat w Rybniku są cztery kasowniki, czyli właściwie wychodzi po dwa na drzwi. Dwie jedenastki z modułem do płacenia kartą. Dwie siódemki, czyli mniejsze właśnie, tylko moduł do karty elektronicznej. Drzwi odskokowo przesuwne, tak jak mówiłem, od wentury. Koraliki. Kolejna ciekawa rzecz, na którą zwróciłem uwagę wczoraj, już po zakończeniu nagrania, czyli miejsce na bagażu. Mamy półki na bagaże. Dwa kolory tapicerki. Proszę przygotować bilety do kontroli. Właśnie się kolega Marcin bawi sterownikiem. To też na plus, że miejsce tutaj zagłówki są wykończone skajem, więc wiadomo, łatwiej utrzymać fotele w czystości. Co kawałek gniazd USB, nie wiem, czy jest przy każdym fotelu. No przy każdym nie, ale jest kilka takich miejsc, gdzie można sobie te telefony doładować. Jeszcze patrzę, pod spodem nie ma. Dobra. Kolega się już usunął z kabiny, także idziemy do kabiny. To co najciekawsze.
fotel rzecz jasna z pasami, czyli z mojego punktu widzenia na minus. Ciekawe rozwiązanie w postaci domofonu. Tak, jest domofon, ale pójdziemy sobie od lewej. Troszeczkę więcej przycisków mamy. Blokada awaryjnego wyłączania silnika. To jest zapewne to. Wyłącznik awaryjny w celu wyłączenia, przesunąć blokadę. Aha, dobra, no to mamy to typowe co w Solarisie. Tutaj mamy, nie wiem co jest, co to jest to SOR, zaraz tu dopytamy. Ale tradycyjnie wyłącznik hamulca przystankowego, wyłącznik hamulca postojowego, wyłącznik awaryjny 600 V. Alkomat, tak, te autobusy wszystkie tutaj w KMR Rybnik wyposażone są w alkomat. Tester, radio, tachograf, tak, te autobusy właśnie, wersja podmiejska, czyli 019, 020 są wyposażone w tachograf, czyli w rejestrator czasu pracy. No, typowy panel sterowania klimatyzacją, ogrzewaniem i piecem centralnego ogrzewania. Kokpit od VDO, taki sam jak w naszych nowych Solarisach, czyli w tych 9-metrowych oraz w mild hybrydach i w elektrykach przegubowych. Co więcej mamy? No, sterowanie lusterkami, gniazdo ładowania USB, normalne gniazdo zapalniczki, hamulec postojowy, dźwignia kierunkowskazów, sygnał dźwiękowy, światła drogowe, podgrzewanie szyby, wyciągi dachowe to z tyłu, podświetlanie kabiny kierowcy, pierwszy, drugi stopień podświetlania i tutaj mamy oczywiście, chyba tak jak sobie włączę, dobrze kojarzę, tak, wyłącznik światełek, a tu się nawet inaczej widzę, wyłącza, jest tak, że się wyłącza. No troszeczkę więcej tego oświetlenia, można powiedzieć, że w pierwszej połowie pojazdu można wyłączyć. Przycisk niewiadomego pochodzenia, bileterka. To jest pewnie też jakiś przycisk dodatkowy, który nie działa albo działa po włączeniu świateł. Aha, tu w ogóle ciekawostka, zaraz zobaczymy. No, w momencie włączenia świateł mijania uruchamia się podświetlanie bileterki, którego się chyba nie da wyłączyć. No tak, nie ma takiej możliwości. Także to jest może na minus. Przerwa kawowa. Nie wiem, czy to działa na tej samej zasadzie. Aha, wszystko jasne. Mamy tutaj właśnie guziczki, które umożliwiają wsiadanie pasażerom, czyli coś jak w rzeszowskich Mercedesach, że działa przyzwolenie prawdopodobnie bez kluczyka. I na lewej stronie to by było teoretycznie na tyle, czyli jeżeli sobie włączę przerwę kawową, to jest po prostu przycisk od zezwolenia. I tu jest, czyżby przycisk zbiór, czy nie. A tu mamy przyzwolenie, a tu jest przerwa kawowa, dobrze. Hamulec przystankowy, regulacja wysokości. O, podnoszenie, czyli pewnie będzie tak. Dobrze, mamy przyklęk, podnoszenie, pierwsze drzwi, drugie drzwi, zbiorczy, włączanie, wyłączanie, wypalanie DPF-u, selektor, czyli wybierak biegów. Tutaj mamy akurat tylko możliwość przód-tył, skrzynia od Wojta. I co ciekawe, no typowe, o właśnie tutaj może Wam pokażę, pokazywałem w Neso. Zobaczymy, jak to tutaj działa. O, właśnie, widzicie? Też czołeczki. Ja mówiłem, że nie działają podczas obsługi w elektryku. Owszem, one działają, tylko po prostu, jeżeli się odpowiednio dobierze menu, widzicie, można zmieniać. Zmienimy tylko z powrotem na polski, bo będą później jaja, jak panowie kierowcy sobie coś ustawią, będą chcieli zrobić i nie będą znali języka. Widzicie oświetlenie kierowcy, podświetlenie pulpitu, dodatkowe opcje wyświetlacza, czyli kokpit od VDO, wyświetlacz. No, jednym się podoba bardziej w akcji, drugim się bardziej podoba ten. Ja osobiście uważam, że o ile sam kokpit akcji jest może ładniejszy z wyglądu, o tyle to VDO ma ponad 20 lat, bo przecież można się z nimi spotkać w starych Mercedesach, można się spotkać Wielczówek to, który właściwie jest z 2006 roku, ale też i w Danii, która właściwie jest z 99 roku. Więc uważam, że jest to dość fajne rozwiązanie. O, mamy tutaj właśnie, widzicie, nawet jest przednie drzwi, tylne drzwi, z tyłu nie ma.
Co tu jeszcze Wam mogę pokazać? No, sterownik 7000P i właśnie rzecz ta, którą też pokazywałem w Nosobusie, czyli monitoring pojazdu, który cały czas widzi mnie, tak jak w przypadku naszych rzeszowskich autobusów, że się pojawia tylko w momencie, kiedy się włączy przyzwolenie. To by było na tyle, jeśli chodzi o obsługę Solarisa 12, Solarisa Urbino 12 czwartej generacji Polifta w wersji hybrydowej. Pozdrawiam serdecznie, dziękuję za uwagę.